dobry, witam Was w newsach spółki. Co prawda nie ma ze mną Madzi. Już jestem! Dzisiaj, Michale, porozmawiajmy na odpowiednim poziomie. Dzień dobry, już widzę obok siebie Madzie Kuc, także najwyraźniej oglądacie. Najwyraźniej oglądacie newsy spółki. Moi drodzy, ostatnio sporo się wydarzyło, a jeszcze więcej ma zamiar się wydarzyć, także spieszymy z naszym serwisem. Czy wiecie, że niedawno odbyły się u nas bardzo fajne warsztaty artystyczne o nazwie 6x6? Poprzedzone były krótkim wprowadzeniem Kingi Willim na temat kompozycji w sztuce, po którym nasi młodzi uczestnicy mogli oddać się radości tworzenia. Wszystkie te prace poleciały sobie do Nowego Jorku i być może wezmą udział w ciekawej, specjalnej akcji. No to opowiedz nam, Kinga, proszę, jako gospodyni, parę zdań o tym projekcie. A więc przede wszystkim dowiedziałam się o nim przypadkiem z Galerii Elbląskiej, która też się w tym roku dołączyła do akcji. I projekt polega na tym, żeby tworzyć kwadraciki takie 6x6 cali, stąd nazwa projektu, które potem są sprzedawane na cele utrzymania galerii w Stanach Zjednoczonych i pomocy artystom zaprzyjaźnionym z tą całą galerią. Możemy używać każdej metody zadruku, że tak powiem, papieru. Jedynym wyjątkiem jest używanie rzeczy, które się świecą, ale można na przykład równie dobrze wydrukować sobie zdjęcia. Także jest to akcja bardzo szeroko rozumiana graficznie. No i nie ma też limitu wieku, także mogą przyjść i zupełnie małe dzieci, i dorośli. Jak wiecie Państwo, z okazji Światowego Dnia Książki 23 kwietnia w naszej bibliotece odbyło się literackie karaoke. Towarzyszył nam, myślę, że taki dość bardzo sympatyczny, kawiarniany klimat. Tak, kochani, co to był za wieczór? Tak rozśpiewanej biblioteki najstarsi świecianie nie pamiętają, jestem o tym przekonany. Myślę, że nie. A teraz, drodzy Państwo, zobaczcie krótką relację z tego, jak świetnie i śpiewająco bawiliśmy się tego dnia. Się na uszy, teraz będę już szczery, wybrałem drogę karierną. Na tym korytarzu, razem z rzeką, czeka las, a tam się żałujesz ty, których nie masz nic. Po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami. Masz jeszcze czas, by pokochać się Państwa. Pięknie, pięknie, tak jest! Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? A teraz, moi drodzy, parę zapowiedzi dla wszystkich miłośników turystyki rowerowej i czasu sympatycznie spędzonego w plenerze. Mamy bardzo fajną propozycję. A tak, swoją drogą, Madzia, słyszałem, że sobie kupiłaś nowy rower. Kupiłam. Fajna bryka na dwóch kołach. Mam zamiar ją wykorzystać. Już niedługo. I Was, kochani, zapraszamy. A o szczegółach Asia. Już po raz trzeci startujemy w odjazdowej akcji. Międzynarodowej akcji Odjazdowy Bibliotekarz. Wszystkich miłośników książek, czytania, bibliotek, no i oczywiście rowerów zachęcamy do udziału w rajdzie rowerowym. Startujemy 24 maja o 10 spod siedziby nowej biblioteki, a konkretniej z placu budowy przy ulicy Sienkiewicza. 7-kilometrowa trasa powiedzie nas ze Świecia do Czapel, gdzie nad jeziorem czeka nas zabawa przy ognisku, odpoczynek i mnóstwo niespodzianek. Zapraszamy! Czy ja mogę coś powiedzieć o nocy w bibliotece? No. Drogie dzieci, drodzy gimnazjaliści, jeśli lubicie, kiedy jest jednocześnie i strasznie, i wesoło, to zapraszamy Was na noc w bibliotece. Czeka na Was naprawdę masa atrakcji, wśród nich tworzenie magicznej kuli, poszukiwanie zaginionej księgi. Wierzcie mi, że miejsc jest naprawdę mało. Jeśli nie zdążycie, to podobna noc odbywa się też w naszej chwili na Mariankach. O szczegółach
dowiecie się w bibliotece, ale naprawdę spieszcie się. Obserwując osoby, z którymi współpracujemy, przyszedł nam do głowy kolejny niezwykły pomysł. Zapraszam Państwa na pierwszy odcinek serii Dzień z życia. Dzisiaj Pani Ewa. Drodzy widzowie, czytelnicy, szanowni Państwo, od czasu do czasu będziemy kogoś na naszej antenie wyróżniać, tak zwanym wyróżnieniem na antenie. Tym razem wyróżnienie na antenie trafia do radnych naszego miasta za jedynie słuszną decyzję o budowie naszej nowej biblioteki. Jak, moi drodzy, będziecie gdzieś tutaj wędrowali sobie w pobliżu, to możecie zauważyć, że jest tam już całkiem przyjemny dołek, który można zwiedzać. Praca wrea aż miło. A pamiętasz, Madziu, że jeszcze niedawno był tam jakiś bruk, na którym staliśmy? Był. Zupełnie niedawno. Także myślę, że wyróżnienie zasłużone. Zasłużone. Miejcie się na baczności, to wyróżnienie może się każdemu z Was przytrafić. Także niech nam rośnie. Na placu budowy, choć późna już pora, maszyny mozolą się wciąż pocie czoła. Żadna nie leży do góry pod wozie, gdy domy stawiają, gdy kładą drogę. Lecz zmierzch zapada, więc koniec zabawy. Poczekać muszą nawet ważne sprawy. O tym, co dzieje się po zmierzchu na placu budowy, można dowiedzieć się z naszej najnowszej książki Snów kolorowych placu budowy. Zapraszam do oddziału dla dzieci. Słanie. Machanie tabliczką w upał. Droga koleżanko, to jest na wskroś wskazana rzecz. 5 cm od twarzy. Michał nie ma nic przeciwko, więc powiem. Ukazał się spot promujący czytanie, który nakręciliśmy wspólnie z naszymi czytelnikami. Możecie go Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej, jak i również w CSW TV, za co im serdecznie dziękujemy. No i to by było na tyle, prawda? Pomachaliśmy sobie. Tak, ja myślę, że jeszcze chwilkę sobie posiedzimy na tym słońcu, ale z Wami się chyba już pożegnamy. Kochani, szukajcie nas, odwiedzajcie nas. Cześć. Do zobaczenia. Praca w bibliotece jest piękna. I nie tylko w dni słoneczne chciałem nadmienić. No dobrze, już dobrze, starczy tego kręcenia.